Z arty streamem straconym. No, stream bez arty to... Słabo, słabo. W ogóle... Ej, ja nie wiedziałem, że artę tutaj pojawi. Ja myślałem, że tam się pojawi artą. O kurde. Jestem w szoku, bo... Ja wiecie, artą to tak... Raz na dwa dni. Teraz to nie wiem, czy nie grałem artą chyba z tydzień. Albo z dwa tygodnie. Nie wiedziałem, że tu się pojawia arta. Przysięgam, że nie wiedziałem. Kurde. Ta arta strasznie długo skupia i jest niecelna. Ale jak trafi, to zabije. Oczywiście. W GTA 5. Ale wolno jedzie tym 40 TP. Jak to skupia? No psz... Jak ja mogę go trafić, jak on... Jak to skupia w ogóle? Psz... Ja skupiałem? O! Ładnie wyliczyłem to. Choć spodziewałem się lepszego efektu, tak szczerze. Jak zwykle. Miała być pięknie, a wyszło jak zawsze. Zostań pierwszym fajnym arciarzem i nie strzelaj. No takiej możliwości nie ma. No widz mnie poprosił, żebym tutaj pokazał klasę. To muszę strzelać. No nie ma żartów, gościu. No co ty? Nie po to widz chciał bitwy, żebym tutaj się obijał. Przecież jest arta z magazynkiem. Motti, no co ty? Nie znasz legendarnej baczetynki? No co ty? No co ty, ziom? Ej, jestem wykryty! Kurna, się bałem! To mogła być... Jak stoją, kurde! Szorna. Dawaj go. Leci. Weszło. Trafiłem i nie zabiłem. Jak to go nie zabiło? Panie, to ma 900 uszkodzeń. Co to za 900 uszkodzeń? Jakieś oszukane. Dziewięćset chyba. Z tyłka te 900. No, stoi pięknie. Tylko ciekawe, czy w skałę nie poleci. No, może być. Cześć Wojtek, witam serdecznie, siemano. Dziękujemy za 14 miesięcy, gdybyś chciał bitwę jakimś czołgiem. Pamiętaj, witam. Że jako subskrybent możesz wybrać bitewkę. Yo, yo, yo. Wojtuś, Wojtuś. Kawot, najedzie tutaj mi ten AT-7. Ale mu pierdyknę! Trochę ten... Spodziewałem się więcej po tym strzale. Nie wiem, czy słusznie. Liona sobie życzysz? Poszukam takiego czołgu. A poszukam dla ciebie, dobra. Kończę przodowanie za 15 sekund, więc no właśnie, zniknął.
Może go zaraz zobaczymy, no. T-52 jedzie. Dobra, tu strzelę. Nie lubię takich sytuacji, muszę skupiać od zera, ale... Jak walnę to SU-100, to zabiję. Patrzcie, patrzcie, patrz, ole, o Jezu. Ole! No nie mówcie, że to nie było piękne. W sensie... No dla niego to nie było piękne, ale dla mnie tak. Ładnie dostał. Jestem bardzo skuteczny w tej bitwie. Bardzo, bardzo skuteczny. Chyba jakieś kursy brałem na artylerię. Chyba jakieś szkolenie tutaj było. Takie giercowanie babokiem to... Trzeba być dobrym. Hashtag nie dla bociana. Masz coś do bocianów, kurna, bociany są pod ochroną. Gościu, więc wiesz, uważaj sobie. Ej, bociany w tym roku wcześniej przeleciały, co? Ej, bociany. Bociany w Polsce. Bociany na Redshire. O. Populacja bocianów zwiększa się. Dobra, to jest kiepski strzał. To nie wejdzie. To nie wejdzie. A wiecie, no ja to wiedziałem. To zapytacie multi, no ale dobra, to wiedziałeś, to po co strzelałeś? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Kurde, dobra. Ale ogryzek. Czy grałem nową mapę na testowym? Nie trafiłem jej ani razu, niestety. Nie miałem przyjemności. A szkoda. Zmieniam na pocisk ogłuszający. Ale grałem tą mapę w trybie misji zwiadowczych. Leci. Pięknie. Dobra decyzja o zmianie pocisku. No dobra bitwa dla widza. Nie mówcie, że nie, bo was okrzyczę zaraz. Nakrzyczę na was. Kurne, ile to ładuje, do jasnej cholery! Jasna cholera. Szukajcie pocisku teraz. Szukajcie arty. Tu? Jak sądzicie? Nie! To nie ja. Podobno trzeciego będzie można licytować gang. Podobno 3 marca. Widać, że nie grasz artą i liczysz na strzały po 900, to chyba w snach. No sorry. Cześć Kamil de Alvarez. Kamil de Alvarez. Witaj, witaj. No nie gadajcie, no zobaczcie jak ja poszalałem. Zrobiłem najwięcej uszkodzeń z mojej drużyny. Babokiem. Więc... Hello. To jest potwór. To jest potwór, babok. No bitwa taka, że nasz widz musi być zadowolony. No nie